Cześć, kibicu Legii Warszawa. Czy już subskrybujesz nasz kanał? Jeśli nie, zrób to teraz i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnych nowości o naszej drużynie. Legia pozbywa się nieudacznika. Nie uwierzysz, co się stało z Makaną Baku. Makana Baku nie będzie już reprezentował Legii Warszawa i przeniesie się do greckiego Atromitos. Według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl. Po imponującym roku spędzonym w Warcie Poznań, wypożyczony z Holstein Kiel, Makana Baku wydawał się obiecujący. Jednak polska drużyna nie zdołała podpisać z nim stałego kontraktu. Następnie Baku przeszedł do Gostepe za 350 tysięcy euro, ale nie błyszczał tam tak, jak na polskich boiskach. Mimo to Legia Warszawa nie zrezygnowała i walczyła o jego pozyskanie, odzyskując zainwestowane przez turecki zespół środki. Niestety, oczekiwania nie zostały spełnione i Baku szybko stał się ciężarem dla budżetu klubu. Zimą został wypożyczony do OFI Kreta, gdzie strzelił 2 gole w 17 meczach w greckiej drużynie. To jednak nie wystarczyło, aby nawiązać stałą współpracę. Po powrocie do Legii Warszawa, Makana Baku nie przekonał trenera Goncalo Feio. To doprowadziło do jego całkowitego wykluczenia z planów pierwszego zespołu i otrzymania zielonego światła na poszukiwanie nowego klubu. Teraz Baku znalazł nowy dom w Atromitos, gdzie wkrótce sfinalizuje swój transfer. Według Tomasza Włodarczyka umowa nie gwarantuje, że Legia Warszawa otrzyma jakiekolwiek środki finansowe za odejście Baku, ponieważ dołączy on do greckiego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Umowa zawiera jednak klauzulę, która pozwala Legii otrzymać procent z ewentualnej przyszłej sprzedaży. Baku otrzymał już zgodę na podróż i po przejściu obowiązkowych badań lekarskich podpisze kontrakt z zespołem z Aten, ważny do 30 czerwca 2026 roku. Jego przygoda z wojskowymi kończy się na 40 meczach, 1 golu, 2 asystach, zdobyciu Pucharu Polski i Superpucharu Polski. A co ty, kibicu Legii, sądzisz o tej sensacyjnej wiadomości o Makanie Baku? Będzie go brakować w naszym składzie. Chcemy poznać twoją opinię. Zostaw swój komentarz poniżej, bo twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi nowościami Legii Warszawa. Do zobaczenia.